Paradise. The answer. How to reach paradise. How to be what everyone wants to be. The answer is no way. Dzisiaj ze mną K2 Pro i ich niewidzialna wycieraczka. Nowość z ich strony. Zacznę od zawartości opakowania, w której jest ściereczka. Szmatka ściereczka, która jest beznadziejna. Dramat. W ogóle to jest jakaś tragedia. Tego w ogóle nie chcę. Aplikator, który też jest dla moim zdaniem beznadziejny. Z tego względu, że jest cienki i bardzo słabo się to trzyma. Bardzo niewygodnie jakoś tak. Tak naprawdę jak złapiesz na aplikator, to lecisz paluchami po szyi. Także tutaj z tej strony jest tragedia, też go nie chcę. No i trzecia pozycja, czyli trzeci element, zawartość opakowania, to jest buteleczka z niewidzialną wycieraczką, która jest bardzo ładna. I przy tej buteleczce jest fantastyczny atomizer, naprawdę mega rozpyla produkt. I od razu zacznę od tego, że produkt jest mega wydajny. 150 ml za 40 bodajże chyba złotych. I naprawdę wystarczy nam na bardzo dużo szyb. Zużyłem na czołową, na tam jakieś boczne i ja tutaj nie widzę zużycia tak naprawdę. Także to będzie na mega długo niewidzialna wycieraczka. Kartonik też już nie potrzebuję. Od czego zacznę? Od aplikacji. Zacznę od tego, że zacząłem pracę bez maseczki na filmiku. Emocje, telefon, chciałem nagrać aplikację. I powiem Ci szczerze, że szybciutko wróciłem do maseczki. Męczę. W pomieszczeniu masakra. Wpadła macha, od razu było lepiej. Mój nos od razu mi powiedział, że dziadzia stop, maseczka. Tak też zrobiłem i od razu polecam, wiadomo, przy chemii pracujmy z maseczką. Nieraz wiadomo, emocje i człowiek zapomni. No ale co zrobić, no. Taki rok. Aplikacja bardzo poprawna. Bardzo poprawna, płynna, widzisz jak rozprowadzasz produkt, tutaj żadnych widzimisię. Problem robi się, gdy mamy powłokę. Gdy mamy niewidzialną, tę niewidzialną wycieraczką docierać. Tak naprawdę bez na powietrzu, powiedzmy, nie w pomieszczeniu, gdzie nie będziemy mieć oświetlenia LED-owego, nie będziemy mieć latarki inspekcyjnej, ten nalocik, który odparuje, jeżeli produkt nam inaczej, odparuje i zostanie nam taki nalot, taki meszek, który zbieramy, mamy wrażenie, że tak naprawdę pyk i dotarliśmy niewidzialną wycieraczkę. Nic bardziej mylnego. Tak jak widziałeś na filmiku, wskoczy tylko, wystarczy odpowiednia lampka inspekcyjna i od razu mamy masę. Więc jeżeli ją... Spadła, dobrze. Dobrze, że jest plastikowa, przepraszam. Gramotny jestem. Jeżeli docierasz ją bez lampki inspekcyjnej, na pewno masz masę. Ja ją atakowałem na bocznych szybach, na czołowej i zostawię. Wskakuje, przepraszam, latarka inspekcyjna i pojawiają się od razu mazy. Na przednią szybę zużyłem 6 mikrofibr, to nie jest dużo. To nie jest tak, że ona się tragicznie dociera, nie. Ale rewelacji nie ma. Trochę pomachać trzeba niestety. Przez to, że się marzy. Nie jest to G-Technik, przy którym trzeba się naprawdę napracować. Ale nie jest to też Ultra Glaucope, który jest tak naprawdę bezproblemowy i można docierać tą niewidzialną wycieraczką z zamkniętymi oczami. Tutaj mamy tak pośrednio, troszeczkę się trzeba przyłożyć, ale dramatu nie ma. Nie jest też tak jak tragicznie, jak przy niewidzialnej wycieraczce od Autolandu. Tam też jest tragedia. Ale ja bym stawiał, kurczę, tak właśnie bliżej tego Autolandu ten produkt.
jeżeli chodzi o trwałość i zrzut wody. Tak, kurczę, bardzo podobnie. I powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o zrzut wody z myjki ciśnieniowej, no dużo brakuje tutaj do G-Technika, dużo brakuje do Ultra Glaco. To tak bliżej właśnie do Autolandu, no rewelacji nie ma, ale szyba nie była polerowana na igłę. Tam zostały grube rysy, szyba została tylko dogłębnie doczyszczona z wszelkich osadów. Wpadła twarda gąbka na stręgiem ceru, później konkretne odtłuszczenie. Także szyba nie jest perfekcyjna. Możliwe, że to też miało wpływ na właśnie ten kropnik. I myślę, że po części tak, bo w tichże jak wypolerowałem szybę na igłę i wskoczył Autoland, to było perfekcyjnie. Więc tutaj na pewno to też miało wpływ. Nie sprawdziłem też, od jakiej prędkości startują krople. Z tego względu, że jak padało, to nie miałem auta. Jak miałem auto przez 3 dni, to nie padało. Jakoś to się tak nie mogło zazębić, więc kurczę, w żaden sposób nie potrafiłem tego nagrać. Nie miałem okazji, to może tak. Ale postaram się zrehabilitować właśnie takim nagraniem, z jakiej prędkości, od jakiej prędkości startują krople. W filmie z trwałości tej niewidzialnej wycieraczki. Bo teraz właśnie będę sprawdzał test trwałości. Długodystansowy to on na pewno nie będzie, z tego względu, że to auto robi bardzo małe przebiegi. Ale myślę, że ta niewidzialna wycieraczka właśnie do takich osób jest skierowana, czyli do osób, które bujają się po mieście. I to auto tak właśnie krąży, to jest taki trochę wół roboczy, on z punktu A do punktu B naprawdę robi niewiele kilometrów. I zobaczymy. No. Mam nadzieję, że chociaż te pół roku posiedzi, jeżeli posiedzi te pół roku, to naprawdę to będzie bardzo fajny produkt. Postaram się ją też kiedyś wrzucić na szybę, którą tylko po prostu wyczyszczę z przodu. Dopadnę jakieś autko, wyczyszczę ją z przodu i hejka, że tak powiem. Ciekawy też jestem. No dobrze, nie będę więcej przynudzał. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem tej niewidzialnej wycieraczki. Jeżeli o czymś zapomniałem, pytaj w komentarzach. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!